Mózg otworzył swoje podwoje w marcu 1994 roku. Twórcami miejsca była grupa pasjonatów i artystów, którzy potrzebowali miejsca do pracy i niezależnej prezentacji swojej twórczości. Jako że wśród założycieli mózgu przeważali muzycy, tu właśnie muzyka zadomowiła się w klubie najsilniej. Powstanie mózgu zbiegło się z działaniami muzyków bydgoskich i gdańskich, którzy stworzyli nowy trend muzyczny nazwany jasem. Towarzyszył temu swoisty bunt przeciwko zastanym porządkom w establishmencie jazzowym oraz próba nieustannego łamania konwencji, występowania przeciwko podziałom na gatunki muzyczne czy formy artystyczne. Prezentacje sztuk wizualnych nie pozostały w tyle. Cykl wystaw malarstwa oraz kilkuletni projekt pozawerbalna próba zdefiniowania zjawiska performance sprawiły, że miasto było pełne kreatywnych działań, co miało oczywiście związek z sytuacją polityczno-społeczną odradzającej się Polski. Nie bez znaczenia był również fakt, że mózg zaczął zapraszać wybitne indywidualności ze świata muzyki. Pierwszy duży koncert zorganizowany na scenie Teatru Polskiego, Fred Freed Guitar Quartet, zgromadził komplet publiczności z całej Polski, a sam koncert transmitowany był na żywo przez pierwszy program TVP. Tak udany początek działalności sprawił, że o mózgu i Bydgoszczy stało się głośno w Polsce, w wielu krajach Europy i USA. Mózg wpisany został na listę 40 najciekawszych klubów muzycznych w Europie. Już po pierwszym roku działalności doszło, jak zwykle spontanicznie, do festiwalu, nazwanego wtedy Festiwal Muzyki Wstydliwej, który z perspektywy czasu można określić jako pierwowzór obecnego Mózg Festival. Mózg staje się miejscem ważnym, nie tylko kulturalnie, ale i społecznie. Miejscem, które działa w ścisłym powiązaniu z lokalną społecznością, ale nie ogranicza się do niej. Artyści na bazie własnych zainteresowań budują markę miejsca, zapraszając ważne osobowości świata sztuki, którzy nie tylko prezentują swoją twórczość, ale rozpoczynają współpracę z bydgoskimi artystami, która owocuje wspólnymi działaniami także daleko od miejsca jej rozpoczęcia. I poza głową jest czas, że poznajesz drogę nową. Pierwszy festiwal Muzyka z Mózgu odbył się w roku 2000 jako część międzynarodowego projektu o nazwie Konstrukcja w procesie. Kolejna edycja festiwalu pojawia się w roku 2005, kiedy zawiązane zostaje Stowarzyszenie Artystyczne Mózg. Mimo tego, iż z nazwy festiwalu wynika, że to przedsięwzięcie muzyczne, sztuki wizualne pojawiają się na nim regularnie. Piąta edycja w roku 2009 otrzymuje nazwę Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych – Mózg Festival. Z roku na rok działania pozamuzyczne stanowią większy procent całości projektu. Krystalizuje się idea festiwalu, który bez wątpienia ma ambicje odnoszenia się do tego, co w sztuce współczesnej najistotniejsze, oraz przybrania rozmiaru wydarzenia znaczącego na mapie podobnych projektów realizowanych na świecie. Festiwal to nie tylko prezentacje artystyczne, to także wiele działań towarzyszących, jak warsztaty, wykłady, prezentacje filmowe i wieczory muzyki improwizowanej. Szczególna forma spotkań muzyków, którzy często, nie znając się wcześniej, rozpoczynają wspólną twórczość na scenie. Mózg Festiwal jest świętem, jest esencją tego, czym od prawie 18 lat zajmuje się grupa osób tworzących mózg. Miejsce powołane do życia przez i dla ludzi zajmujących się i interesujących się sztuką niezależną, sztuką traktowaną jako narzędzie poznania. Działania festiwalowe wychodzą poza sale koncertowe. Prezentacje artystyczne na ulicach miasta, w centrach handlowych, w miejscach nietypowych do prezentacji sztuki są idealne do zmiany rytmu miasta, do wywołania refleksji wśród osób nie mających na co dzień ze sztuką do czynienia. Profil oraz tematyka festiwalu sprawia, że z roku na rok wśród publiczności zasiada coraz większa grupa odbiorców spoza Bydgoszczy. Wszystkie działania festiwalowe rejestrowane są profesjonalnie i większość z nich prezentowana jest w jednej z trzech europejskich stacji artystycznych – TVP Kultura. W najbliższych latach
Planowane jest rozwinięcie działań okołofestiwalowych. Stowarzyszenie planuje program rezydencji artystycznych, które przyciągnąć mają artystów do pracy w Bydgoszczy, także ze środowiskiem lokalnym. Planowane jest stworzenie Wydziału Muzyki Eksperymentalnej i Improwizowanej, działającej w powiązaniu z jedną z uczelni muzycznych, w której uczyć będą uznani wykładowcy. Planowane są warsztaty z filozofii sztuki, kierowane szczególnie do ludzi młodych. Festiwal pragnie się rozwijać. Planowane jest, że przyszłoroczna edycja odbywać się będzie równolegle w Bydgoszczy i Toruniu. Mózg Festiwal narodził się w Bydgoszczy w sposób naturalny, z potrzeby środowiska. Jest więc projektem lokalnym o randze międzynarodowej. Festiwal nie jest i nigdy nie będzie propozycją rozrywki dla masowej publiczności. To propozycja intelektualna dla wrażliwej grupy odbiorców, których liczba z roku na rok rośnie. Podobnie jak rośnie w siłę budowana lub raczej odbudowywana kultura w Polsce.